Wczesnogotycki kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Nowielinie, zamknięty na cztery spusty. To jest ten magiczny klucz. Klucz do świątyni przejęli parafianie. Dajmy pan klucz. W niedzielę, tuż przed mszą. My nie chcemy księdza na tej parafii. To już jest koniec, proszę księdza. Gdy proboszcz przyjechał odprawić nabożeństwo. Zadzwonię na policję, pan wziął klucz. Atmosfera była napięta, emocje sięgały zenitu. W ubiegłą niedzielę wygonił mnie z kościoła. Ja mieszkam tutaj 60 lat. Dlaczego wygonił? No bo powiedziałem, żeby zainteresował się dachem. Sami sobie róbcie, mówi. W proteście. Jaki pasterz takie owieczki? Zanim doszło do przejęcia klucza, parafianie zaczęli jeździć na msze do pobliskich Pyrzyc. W Nowielinie mieszka około 500 osób. Kościół jest w takim stanie, że naprawdę wszystko się wali. Wszystko znika z tego naszego kościoła, te wszystkie zabytkowe obrazy. Ludzie mają pretensje choćby o wysokie opłaty za każdą czynność kapłańską. Musiałam najpierw kopertę dać, żeby ksiądz mi dał akt chrztu. Proboszcz, mimo wielu naszych prób, nie chciał osobiście odnieść się do zarzutów. Rozmawialiśmy z biskupem Dzięgą bez reakcji. Parafianie podkreślają, że konflikt trwa od lat. To, co stało się w ostatnią niedzielę, to efekt braku reakcji wyższych instancji na ich prośby i apele. Wicekanclerz Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, której parafia podlega, w krótkim oświadczeniu napisał, iż na obecnym etapie sprawa jest weryfikowana. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że biskup Szczecińsko-Kamieński postanowił wezwać i wysłuchać obie strony konfliktu. Sprawa buntu w Nowielinie trafiła też na biurko prymasa Polski. Sekretarz arcybiskupa Wojciecha Polaka poinformował, że list wiernych dotarł, ale rozwiązanie sprawy nie leży w jego kompetencjach. Ksiądz prymas, jak czytamy, przekaże stosowną korespondencję arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze z prośbą o podjęcie odpowiednich działań. Żeśmy kościół zabezpieczyli w taki sposób, że jeżeli się włamie do kościoła, to zgłosimy to na policję. Parafianie zapowiedzieli, że nie oddadzą klucza do świątyni do czasu powołania nowego proboszcza. Robert Gusta, Wydarzenia. Dziękujemy!